Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na makijażowych ulubieńców roku. Z racji tego, że tych kosmetyków jest bardzo dużo, bo w ciągu roku przetestowałam ich mnóstwo i tak naprawdę większość z nich mi się sprawdziła, no to bardzo ciężko było mi wybrać najlepszy z najlepszych. Nie było opcji, żebym wybrała po jednym czy po dwa produkty z każdej kategorii. Także stwierdziłam, że żeby się tak mocno nie ograniczać, podzielę ten film na dwie części. Dzisiaj opowiem Wam o produktach do ust, produktach do konturowania, do makijażu oczu oraz wrzucę tutaj fiksery i bazy pod makijaż. W czwartek pojawi się druga część, w której pokażę Wam moje ulubione podkłady, korektory oraz pudry, jeśli chodzi o 2022 rok. Zaczniemy sobie od baz pod makijaż i tutaj mam dwa produkty, bazę perfumeryjną oraz bazę drogeryjną. Zaczynając od produktu drogeryjnego, moją ulubioną bazą minionego roku zdecydowanie był produkt od AA. Jest to seria My Beauty Power, utrwalająca baza pod makijaż, rozświetlenie, wygładzenie. Jest to baza o konsystencji delikatnego białego kremu, który po rozprowadzeniu od razu znika ze skóry i zostawia taki fajny, mokry glow. Tutaj nie ma drobinek, nie ma perły. To jest po prostu efekt zdrowej, promiennej, rozświetlonej cery i to mi się bardzo podoba. Dodatkowo baza bardzo ładnie wygładza, faktycznie porządnie utrwala makijaż, jest lekko lepka, podkład ładnie się na niej rozkłada. Także naprawdę gorąco polecam, już tą bazę denkuję i myślę, że za jakiś czas kupię sobie kolejne opakowanie, no bo jak dla mnie jest to jedna z fajniejszych baz drogeryjnych. Jeśli chodzi o droższą opcję, no to oczywiście od lat niezmiennie The Professional z Benefitu, zazwyczaj kupuję tą zieloną wersję klasyczną. To jest akurat wersja lżejsza, ale powiem Wam, że no praktycznie tak samo działa. Jest troszkę inna w konsystencji, taka jakby bardziej delikatna. Jest ona w ogóle przezroczysta, jeśli chodzi o klasyczny The Professional, to ma taki lekko beżowy odcień, ale na skórze zachowuje się praktycznie tak samo. Także po raz kolejny polecam Wam ten produkt, on faktycznie minimalizuje widoczność porów, jakby optycznie je troszkę wypełnia, wygładza tą skórę, bardzo fajnie mi się sprawdza. Niestety jest to dosyć drogi produkt, ale powiem Wam, że taka pojemność travel size 7,5 ml starczy mi na mniej więcej rok czasu, także wydajność jest rewelacyjna, gorąco polecam. Dalej dwie mgiełki, które w tym roku sprawdziły mi się najlepiej, nie mówię o nich fixing spraye, bo tak naprawdę jeśli chodzi o Rare Beauty, no to nie jest spray utrwalający, tylko odświeżający, ściągający pudrowość, dający taki delikatny efekt naturalnego glow. Bardzo dobry produkt. Jeśli chodzi o The Professional z Benefitu, jest to już produkt utrwalający, fiksujący, dający też delikatny efekt matu, ale to jest bardzo naturalny, ładny mat. Także jeżeli macie skórę tłustą i mieszaną i pudry nie radzą sobie z Waszym sebum, wyświecacie się mocno w ciągu dnia i wyświecacie się szybko, to polecam przetestować tą mgiełkę, bo ona trzyma sebum w ryzach. Faktycznie ten mat utrzymuje dużo dłużej, jest ona bardzo wydajna, ma fajny atomizer, ta mgiełka jest mega delikatna. Jeśli chodzi o Rare Beauty, tutaj też mamy bardzo delikatną chmurkę, mgiełkę, więc te produkty, chociaż są dosyć drogie, to starczają na bardzo długo. Gorąco polecam, warto przetestować. Najlepszy produkt z kategorii tusz do rzęs to zdecydowanie Eveline i jest to tusz Sexy Eyes. Mamy tutaj pogrubienie, wydłużenie i lifting rzęs przez 24 godziny. Co prawda 24 godziny tego tuszu na rzęsach nie miałam, więc nie wiem, czy to faktycznie tyle działa, ale miałam go kilkanaście godzin i on się nie odbijał, nie osypywał, nic się z nim nie działo. Formuła tego tuszu jest świetna, ale moim zdaniem pierwsze skrzypce gra tutaj szczoteczka, bo to jest tak naprawdę grzebyczek, który ma dużo, bardzo krótkich włosków i te włoski idealnie od samej nasady dochodzą do końca rzęs, wyciągają te rzęsy, nakładają ładnie tusz, ale nie nakładają go za dużo, te rzęsy się nie sklejają. Spokojnie można ten tusz budować, nakładać 2-3 warstwy, dlatego że on mega szybko nie wysycha. Nie ma czegoś takiego, że po chwili te rzęsy są niesamowicie suche i nie da się nałożyć drugiej warstwy. Nie ma takiego problemu, tusz jest naprawdę rewelacyjny. Używam go na co dzień, wtedy nakładam jedną cienką warstwę i te rzęsy są przepięknie rozdzielone i wydłużone. A kiedy chcę osiągnąć mocniejszy efekt, no to nakładam 2-3 warstwy i wtedy te rzęsy są grubsze, bardziej dramatyczne. Także naprawdę rewelacyjny kosmetyk drogeryjny w dobrej cenie. Na promocji można go kupić za około 20 zł i moim zdaniem jest to naprawdę rewelacja jak za tak dobry tusz. Oczywiście testowałam w tym roku mnóstwo innych tuszy, również drogeryjnych i też moim zdaniem były spoko, ale to jest jak dla mnie najlepszy tusz, to jest moje drugie opakowanie i jak mi się skończy, to wiem na pewno, że jeszcze do niego wrócę. Dalej dwie najlepsze kredki i jeden najlepszy eyeliner, jeśli chodzi o 2022. Najlepsza kredka na linię wodną w kolorze nude to oczywiście NAM Eye Pencil.
Jest to kredka niesamowicie napigmentowana, miękka, a przy tym bardzo trwała. Kredka, która się nie rozmazuje, która trzyma się cały dzień. No po prostu rewelacja. Bardzo często sięgałam też po kredkę z Nabli w ciemniejszym odcieniu nude. Bardzo ją lubię, ale powiem Wam, że ta moim zdaniem jest troszkę lepiej napigmentowana i troszkę dłużej trzyma się na oku. Także gorąca polecajka. Jeżeli miałam ochotę na ciemniejszą brązową linię wodną, to sięgałam po kredkę od My Secret. Jest to Color Intense Long Lasting Liner. Kredka niesamowicie napigmentowana, bardzo miękka, a przy tym nie rozlewająca się, bardzo długotrwała. Jest dostępna w wielu różnych odcieniach, także każdy może znaleźć coś dla siebie. Bardzo dobra cena, kilkanaście złotych, no a przy tym rewelacyjna jakość. Jeśli chodzi o eyeliner, to zdecydowanie w 2022 najczęściej sięgałam po Huda Beauty i jest to Life Liner Quick and Easy. No i powiem Wam, że to jest faktycznie eyeliner, którym bardzo łatwo można wyrysować jaskółkę, narysować kreskę. Ja zawsze miałam z tym problem, moje kreski nigdy nie były równe, zawsze się rozmazywały, rozciągały i miałam taki problem, że jak zaczynałam, to musiałam później pogrubiać, no bo one były po prostu krzywe. Z tym eyelinerem jest mi dużo łatwiej, głównie dlatego, że tutaj mamy niesamowicie cieniutką końcóweczkę, którą stworzymy bardzo, bardzo cieniutkie kreski. Naprawdę niesamowicie precyzyjna, łatwa w obsłudze końcówka, eyeliner jest bardzo czarny, super trwały, nie rozmazuje się, nie krwawi. Także jeżeli szukacie łatwego w obsłudze eyelinera, no to polecam ten od Huda Beauty. Wiem, że są w drogerii fajne eyelinery, dużo osób poleca Claresy, poleca Eveline, ale ja tamtych produktów nie testowałam, także nie mogę się wypowiedzieć. Jeśli chodzi o eyeliner, który w tamtym roku polubiłam, jest to właśnie ten od Hudy. Przechodzimy sobie dalej, produkty do brwi. No i tutaj oczywiście moja ulubiona cieniutka kredka. Jest to Eveline Micro Precisely Brow Pencil w kolorze Taupe. Jeśli chodzi o miękkość, to ta kredka jest dla mnie idealna w punkt, bo ona nie jest za twarda ani nie za miękka. A jeśli chodzi o kredki do brwi, to ja nie lubię bardzo miękkich, bo one nie są precyzyjne, no i się na brwiach rozlewają. Tą kredką bez problemu wyrysujemy kształt, możemy dorysować pojedyncze włoski, ale możemy też na miękko te brwi wypełnić i ten efekt będzie wyglądał naprawdę niesamowicie naturalnie. Także polecam serdecznie, jest to moje kolejne opakowanie, trzecie, czwarte. Już teraz naprawdę nie wiem, który raz tą kredkę kupuję. Ta już mi się kończy, także niedługo będę musiała zrobić sobie zapas. Dodatkowo mamy bardzo fajną, precyzyjną szczoteczkę, którą możemy te brwi wyczesać, spowodować, że ten efekt kredki będzie bardziej miękki, naturalny. Polecam gorąco, jest to produkt za kilkanaście złotych, a naprawdę robi robotę. Żel do brwi to oczywiście Hean Lamination Brow Gel, najlepszy żel drogeryjny. Utrwala, nie jest taki bardzo gęsty, żelowy, nie oblepia brwi, nie zostawia grudek, no jest po prostu świetny. Dodatkowo szczoteczka, którą ja naprawdę uwielbiam, po pierwsze nie nakłada zbyt dużo produktu, jest bardzo precyzyjna, po drugie możemy sobie ładnie nadać kształt, naprawdę świetny produkt, jeżeli nie testowaliście, to gorąco polecam. I na koniec, jeśli chodzi o brwi, żel, którego używam od kilku lat, no i byłabym niesprawiedliwa, gdybym Wam go dzisiaj nie pokazała, jest to oczywiście Benefit Gimme Brow Plus w kolorze 3. To jest już moje, nie wiem które opakowanie. Tutaj widzę, że już pozdzierały mi się naklejki, bo od jakiegoś czasu tej sztuki używam. Mam już zapas. Naprawdę świetny produkt, który te brwi wypełnia, daje delikatny kolor. Jest to taki bardzo intuicyjny kosmetyk, którym dosłownie w 2 minuty zrobimy sobie brwi. Co prawda on nie jest utrwalający, więc potrzebuję do tego żelu przezroczystego. No ale nie ma problemu, biorę sobie Hean, drugie 2 minuty, no i mam gotowy makijaż brwi. Pokazywałam Wam w ulubieńcach grudnia 2 inne żele, Huda Beauty oraz Claresa i powiem Wam, że one również są rewelacyjne, ale stwierdziłam, że tego używam od kilku lat, używałam go przez większą część roku, także on się w tym filmie znaleźć musiał. Przechodzimy sobie do produktów do twarzy, no i zaczynamy od mokrego konturowania. W tamtym roku zakochałam się w tym soczystym, mokrym efekcie. Dwa moje ulubione róże to zdecydowanie Glam Shop oraz Rare Beauty. Rare Beauty Color Joy, przepiękny, brzoskwiniowy, mokry, soczysty, taki bardzo świeży, młodzieńczy efekt. Mogłabym naprawdę godzinami wymieniać plus tego różu, uwielbiam go używać, jest niesamowicie napigmentowany, przez to będzie bardzo, bardzo wydajny. No i powiem Wam, że nie wiem, czy on mi się kiedykolwiek skończy, ale nie chcę, żeby mi się skończył, bo naprawdę bardzo go lubię. Drugi róż to oczywiście Glam Shop i tutaj mam kolor z kolekcji Pokusa Rumieniec. On jest niestety niedostępny, bardzo nad tym ubolewam, bo jest to przepiękny kolor. Ale jakiś czas temu Hania wypuściła sporo odcieni tego produktu. Są to kolory chyba dostępne na stałe w sprzedaży. Ostatnio sobie jeden zamówiłam, pokażę Wam go w holu kosmetycznym. Uwielbiam ten produkt, ma on niesamowicie taką przyjemną, jakby troszkę napowietrzoną formułę. Jest fajnie napigmentowany, ale mam wrażenie, że nie przepigmentowany. Oczywiście jak nałożymy go za dużo, no to wtedy może być problem, żeby go rozłożyć, ale ja zazwyczaj nakładam go na wierzch dłoni, w
wtłaczam w gąbeczkę i dopiero nakładam na skórę. I wtedy ten efekt jest bardzo świeży, bardzo ładny i naturalny. Także polecam róże kremowe z Glam Shopu. Będąc w temacie Glam Shopu, nie mogłabym nie wspomnieć o bronzerze w kremie. Jest to mój ulubiony produkt tego typu. Ja mam tutaj odcień piaskowy i on jest dla mnie idealny, nie za chłodny, nie za ciepły. Taki powiedziałabym neutralny, z minimalnie ciepłym tonem. Bardzo ładnie się rozkłada, blenduje na skórze. Jeżeli przesadzimy, to spokojnie możemy go rozciągnąć, rozklepać. No i on wtedy wygląda dobrze, wygląda naturalnie, nie tworzy plam. Także gorąco polecam, jeżeli nie znacie, naprawdę warto przetestować. Kończąc temat mokrego konturowania, oczywiście sticky z Nude Sticks. Są to niesamowicie fajne produkty, bardzo kremowe, idealnie napigmentowane, bo nie przepigmentowane. Przepięknie się blendują, można wzmacniać efekty. Są to po prostu świetne kosmetyki, one są dostępne w większych pojemnościach, ale też w takich zestawach po 3 sztuki. No i wtedy wychodzi to cenowo całkiem fajnie. Jeżeli lubicie produkty do konturowania na mokro, no to warto przetestować, uwielbiam. 3 moje ulubione produkty pudrowe do konturowania, bronzer, róż oraz rozświetlacz. Jeśli chodzi o bronzer, jest to oczywiście Glowish by Huda Beauty w kolorze 01 Light. Testowałam w ciągu roku naprawdę mnóstwo bronzerów, ale powiem Wam, że żaden tego nie przebił. Kolor jest jak dla mnie idealny, to jest po prostu mój idealny odcień, taki lekko opalający, przepiękny. Formuła tego produktu jest delikatnie miękka. Jeśli chodzi o pigmentację, to powiedziałabym, że jest wyważona. Niezbyt mocna, niedelikatna. Wygląda to w ten sposób. Bronzer na skórze może się wydawać ciepławy, ale mam go dzisiaj na twarzy, no i myślę, że jak dla mnie jest po prostu idealny. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to w zeszłym roku zdecydowanie królował Eveline Feel the Glow w kolorze 02 Beach Glow. Przepiękny rozświetlacz dający tafle, nienachalny, niezbyt intensywny, niezbyt ciemny, nie daje odcięcia, nie daje efektu plamy. Rewelacyjna, delikatnie miękka formuła, która powoduje, że ten policzek jest po prostu mokry. Zobaczcie, jak on się prezentuje na swatchu. Odbija światło, daje taflę, ale ta tafla jest bardzo elegancka. Także na pewno jak mi się skończy, kupię sobie kolejne opakowanie. Gorąco Wam ten produkt polecam. A jeśli chodzi o róż, to moje serce podbił produkt z Benefitu. Jest to róż w kolorze Peachin, brzoskwiniowy, z taką delikatną satynką, wyglądający bardzo świeżo, bardzo lekko. Zobaczcie, on wygląda naprawdę przepięknie. Na początku nie do końca się z nim polubiłam. Miałam wrażenie, że on jest zbyt delikatny, mało widoczny, ale jak nauczyłam się z nim pracować, no to go pokochałam i bardzo często po niego sięgam. Przepiękny brzoskwiniowy róż. Ostatni produkt do twarzy, jeśli chodzi o ulubieńców 2022, to oczywiście paleta od Maxmo Facetune i jest to wersja light. Mam wersję rozświetlającą, wersję ciemniejszą, ale te kolory przypadły mi najbardziej do gustu. Jak dla mnie naprawdę rewelacyjne formuły, przepiękne twarzowe kolory. One są dosyć mocno napigmentowane, więc trzeba tutaj uważać, ale nawet jeżeli nałożymy dużo, to fajnie się blendują, nie tworzą plam. Gorąco polecam, świetna paleta do twarzy. Już miałam przechodzić do paletek cieni, ale przypomniałam sobie, że chciałabym Wam jeszcze w tym filmie pokazać mini paletkę od Nataszy Denony. Jest to paletka do twarzy Bronze & Glow. Mamy tutaj przepiękny bronzer i troszkę ciemniejszy rozświetlacz. Te kosmetyki skradły moje serce w wakacje, używałam ich cały czas. Bronzer idealnie imituje taką delikatnie ciepławą opaleniznę. Do tego złotawy rozświetlacz, który daje przepiękną taflę. Co prawda na ten moment jest dla mnie troszkę za ciemny, ale jak byłam opalona, to na tej opalonej skórze on wyglądał niesamowicie. Także polecam, przepiękna paletka. Przechodzimy sobie do kategorii, która myślę, że może Was interesować najbardziej i są to oczywiście palety cieni. Mam tutaj 4 palety, 2 drogeryjne, 2 perfumeryjne. Powiem Wam, że naprawdę bardzo trudno było mi wybrać 2 najlepsze palety drogeryjne i 2 perfumeryjne, bo właśnie taki plan sobie założyłam, dlatego że w zeszłym roku testowałam mnóstwo palet, które były genialne. Drogeryjne, jak i perfumeryjne z każdej półki cenowej. Jeśli chodzi o palety drogeryjne, to nagrywałam Wam w zeszłym roku top 10 moich ulubionych palet. Wrzucę Wam odnośnik na górze. Dzisiaj opowiem Wam o 2, których po prostu używam najczęściej, których kolorystyka odpowiada mi najbardziej. I może właśnie od drogerii zaczniemy. Pierwsza paleta jest to oczywiście Glam Shop Totalny Matte Nude z kolekcji Mandala. Paleta w matach, która sprawdza mi się genialnie. No ona jest po prostu rewelacyjna. Jest to paleta samowystarczalna, którą stworzy tak naprawdę każdy makijaż w kolorach nude. I dzienny, i wieczorowy, i taki bardziej mocniejszy smoky. No ona jest po prostu genialna. Uwielbiam tą paletę, uwielbiam jakość tych cieni, uwielbiam kolory. Jeżeli tak jak ja uwielbiacie kolory nude, kolory brązu na oczach, jeżeli uwielbiacie makijaże matowe, a ja takie makijaże na co dzień robię najczęściej, no to naprawdę gorąco polecam tą paletę, jak dla mnie jest rewelacyjna. Druga paleta drogeryjna to oczywiście Clarissa Perf Earth i powiedziałabym, że ona jest troszkę zamiennikiem palety z Glam Shopu, dlatego że tutaj również mamy same maty, no i mamy kolory nude do brązów. Także mamy coś cieplejszego, coś delikatnie chłodnego,
Mamy czarny, mamy dwa beże, jaśniejszy, ciemniejszy, także możemy stworzyć każdy makijaż w odcieniach brązu. Przepiękna paleta, dobra jakość cieni. Na promocji można ją złapać w mega niskiej cenie za jakieś 30-40 zł. Jeżeli lubicie takie kolory, no to naprawdę gorąco polecam przetestować. Dalej paleta perfumeryjna, która oczywiście musiała się tutaj znaleźć i gdybym z tych czterech miała powiedzieć tylko o jednej, no to byłaby to właśnie ta. Jest to oczywiście Too Faced Born This Way Sunset Stripped. Uwielbiam te kolory, są przepiękne, są to takie lekko jakby przypalone brązy, orzechowe brązy. Te kolory naprawdę niesamowicie wyglądają na oczach, mamy też coś ciemniejszego, mamy coś do przyciemnienia linii rzęs. Mamy taki, powiedziałabym, brązowo-różowy odcień, który wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dzisiaj mam makijaż wykonany właśnie tą paletą, użyłam tych trzech cieni, tego, tego i tego, więc ten makijaż jest taki lekko różany. No i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Uwielbiam używać tej palety, uwielbiam po nią sięgać. Poza genialnymi matami mamy też przepiękne błyski, które wyglądają bardzo elegancko na oku. One nie są takie mega bogate, mega ciężkie, więc tej powieki nie obciążają, nie wchodzą w załamania, ale jak dla mnie robią efekt wow. Jeżeli chcę je trochę wzmocnić, to nakładam je na NYX Glitter Primer, ale na co dzień używam ich po prostu na sucho, nakładam palcem, no i efekt mi się bardzo podoba. Jest to paleta naprawdę warta uwagi, jeżeli się nad nią zastanawialiście, no i nie do końca wiedzieliście, czy warto, to ja mówię, że warto, na pewno będziecie zadowoleni. Ostatnia paleta, która trafiła do ulubieńców roku, to Anastasia Beverly Hills Primrose. Przepiękna, ciepła paleta, paleta, która ma troszkę miedzianych odcieni, która ma delikatne fiolety, ale te fiolety nie są brudne, nie są bure. Przepiękne, cieniutkie błyski, które powieki nie obciążają, a dają efekt tafli, efekt wody i mają takie delikatnie mieniące się drobinki, więc ta powieka wygląda fenomenalnie. No naprawdę genialna paleta. Mamy tutaj też dwa takie bogatsze błyski, które są w pełni kryjące, ale one też są cieniutkie i nie obciążają powieki. Także i maty, i błyski, jak dla mnie rewelacyjna jakość, przepiękne kolory, bardzo często po tą paletkę sięgam, cieszę się, że ją kupiłam i gorąco Wam ją polecam. Ostatnia kategoria to usta i zaczniemy sobie od moich ulubionych konturówek. Oczywiście Glam Shop, kolekcja z Miss Doncelitą, Flora oraz Diana. Jeżeli miałabym wybrać jeden z tych dwóch kolorów, to powiedziałabym, że Flora, bo jest taki bardziej świeży, ożywiający. Diana to jest troszeczkę ciemniejszy kolor, ale również na moich ustach wygląda przepięknie. Formuła jest genialna, bo są to konturówki miękkie w punkt, takie, które się na ustach nie rozlewają, są super napigmentowane, no i są bardzo trwałe. Drugie konturówki, których niestety nie można na ten moment kupić, ale mam nadzieję, że wrócą do sprzedaży, to są oczywiście konturówki Skobo z kolekcji Nude Goddess we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Jeżeli miałabym porównać formułę konturówek Skobo do konturówek z Glam Shopu, to powiedziałabym, że Kobo są troszkę bardziej napigmentowane i troszkę bardziej miękkie, ale też nie wylewają się poza usta, bardzo ładnie można wypełnić całe usta i potraktować te konturówki jak pomadki, są niesamowicie trwałe. Niestety mam tylko dwa kolory tych konturówek, ale mam nadzieję, że w końcu wrócą do drogerii Natura i będę mogła sobie dokupić kolejne odcienie. No są to po prostu genialne produkty w niskich cenach. Dalej błyszczyki i w tym roku królowała perfumeria. Mam tutaj Huda Beauty, Fenty oraz Nable. Zaczniemy sobie od Fenty. Mój ulubiony błyszczyk to oczywiście Fenty Hit w kolorze Lemon Lava. Jest to błyszczyk w kolorze lekko cytrynowym, który daje przepiękny, świeży efekt na ustach. Uwielbiałam po niego sięgać latem. Jest on taflowy, ale dodatkowo ma delikatną drobinkę, więc te usta się fajnie mienią. Genialny produkt. Dalej Huda Beauty i błyszczyk Silk Balm Icy, który na ustach daje efekt delikatnego chłodzenia, takiego mentolowego powiewu, tak bym to nazwała. Przez to, że jest on lekko niebieski, to daje taką delikatną poświatę, ale powiem Wam, że mi się to podoba, wygląda to fajnie. Praktycznie już ten produkt zdenkowałam, bardzo lubię po niego sięgać. I po tym produkcie, tak jak po produkcie z Nabli, o którym zaraz Wam powiem, widzę, że usta są delikatnie powiększone, także w ten sposób też ten kosmetyk działa. Na pewno po raz kolejny go sobie kupię. I oczywiście błyszczyk z Nabli Viper Lip Plumper, który od razu ostrzegam, piecze jak cholera, jest niesamowicie intensywny i mocny. Ale na szczęście nie ma takiego chemicznego, wiecie, nieprzyjemnego smaku, więc jeżeli dostanie Wam się do ust, to jest to taki posmak lekko imbirowy. Błyszczyk bardzo mocno podrażnia usta, powoduje, że są czerwone, że są nabrzmiałe, także ja zazwyczaj wyjeżdżam sobie delikatnie poza krawędzie, no i te usta faktycznie, no widać, że są większe. Więc jak po tym błyszczyku obrysuję usta konturówką, nałożę potem pomadkę, to te usta faktycznie są pełniejsze, są większe, uwielbiam ten efekt. Także do tego produktu również na pewno wrócę. I na koniec pomadki, jedna drogeryjna, dwie perfumeryjne. Jeśli chodzi o drogerię, oczywiście Maybelline i jest to Super Stay Vinyl Ink. Ja mam odcień peachy, jest to taki, powiedziałabym, troszkę ciemniejszy brzoskwiniowy. Naprawdę genialnie wygląda na ustach. Jest to pomadka mocno napigmentowana, a przy tym bardzo komfortowa. Jest trwała, faktycznie trzyma się cały dzień.
ale nie obciąża ust, nie wygląda sucho, nie robi się taki rodzynkowy efekt. Genialna formuła, jeżeli nie znacie, polecam. Na pewno na jakieś promce kupię sobie inne kolory. A jeśli chodzi o pomadki perfumeryjne, na pierwszym miejscu Huda Beauty oraz Rare Beauty. Z Huda Beauty pomadki Cream Lipstick. I ja mam tutaj 3 odcienie nude. Mam jeszcze 4, ale chyba zostawiłam ją w torebce. Jeśli chodzi o jeden z moich ulubionych kolorów, to jest to taki, powiedziałabym, lekko zgaszony brązowy nudziak. Mam nadzieję, że będzie go widać. Powiem Wam, że te pomadki na ustach są niesamowicie komfortowe, wyglądają bardzo soczyście, wyglądają przepięknie, są mega napigmentowane i chociaż są to produkty kremowe, to na ustach są niesamowicie trwałe. Także jest to droga pomadka, ale powiem Wam, że taka pojemność, 3 gramy, podejrzewam, że starczy mi na wieki, także raz na jakiś czas pozwalam sobie na taki zakup. No i jak mówiłam, mam już 4 sztuki, uwielbiam te pomadki, gorąco Wam je polecam. Jeśli chodzi o Rare Beauty, są to pomadki w płynie i nazywają się Matte Lip Cream. Ja mam tutaj kolorek Fearless oraz kolorek Inspire. Te pomadki porównałabym troszkę do L'Oreal Signature Rouge, tylko w mojej ocenie ta formuła jest jeszcze fajniejsza, bo ona jest jakby lekko piankowa, troszkę napowietrzona. Pomadki są niesamowicie napigmentowane, są komfortowe, delikatnie na ustach zastygają, ale ich nie wysuszają i nie tworzą efektu stricte matowego, tylko powiedziałabym, że to jest taki welwetowy, bardzo ładny, elegancki mat. Także serdecznie Wam te pomadki polecam. Tutaj mam akurat mniejsze pojemności z jakiegoś zestawu limitowanego, więc nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, ale te kolory są chyba normalnie w stałej sprzedaży. Jak będzie jakaś większa promka na Rare Beauty, to muszę się w końcu zdecydować na jakiś nowy kolor, no bo powiem Wam, że te produkty uwielbiam. Jeśli chodzi o czerwone pomadki, to właśnie tej używam najczęściej. Także jeśli chodzi o pierwszą część makijażowych ulubieńców roku 2022, to by było na tyle. Zapraszam Was już teraz na czwartek, na drugą część, gdzie opowiem Wam o moich ulubionych podkładach, korektorach oraz pudrach. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy makijażowi minionego roku. Może napiszcie mi na przykład swoje top 3, chętnie coś nowego przetestuję. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!